Dzisiaj mega ważne trzy punkty w Stargardzie, które zapewniają utrzymanie Garbarni w drugiej lidze. Jak wyglądał z twojej perspektywy ten dzisiejszy pojedynek? Myślę, że to był jeden z cięższych meczy. Bardzo, bardzo trudny teren. Błękitni tutaj praktycznie zawsze punktują i dzisiaj bardzo wysoko postawili poprzeczkę. Musieliśmy dwa razy gonić wynik, ale naprawdę pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną w ciężkim momencie i wyszliśmy z tego i zapewniliśmy sobie awans, zapewniliśmy sobie utrzymanie i bardzo się z tego cieszymy. Zdobyłeś bramkę. Mógłbyś opisać tą sytuację? Jak ona wyglądała z twojej perspektywy? Tak, no bardzo dobra wrzutka w pole karne. Ja jakoś tak wszedłem razem z obrońcą. Można powiedzieć, że sobie walczyliśmy razem o pozycję i kątem głowy trafiłem idealnie piłkę, także cieszę się mega, że to była bardzo ważna bramka. Na kolejkę przed końcem sezonu, tego niezwykłego sezonu, bo tak naprawdę trwał on rok, zapewniliście sobie utrzymanie. O co powalczycie w tym ostatnim spotkaniu? Będziemy chcieli walczyć, wiadomo, już teraz zapewniliśmy sobie utrzymanie, więc będziemy chcieli walczyć o baraże, tylko to nie zależy też od nas, no ale myślę, że jest to w zasięgu, jeśli się dobrze inne mecze poukładają, no i będziemy walczyć o baraże. Jakbyś miał scharakteryzować grę Błękitnych, to był jeden z tych najbardziej wymagających rywali, z którymi w ostatnim czasie przyszło się mierzyć Garbarni? Myślę, że w ostatnim czasie było sporo ciężkich meczy, ale tutaj był naprawdę wyjątkowo ciężki teren. Błękitni pokazali, że potrafią grać w piłkę i trzeba było się bardzo mocno temu przeciwstawić. Bardzo, bardzo dużo kosztował nas wszystkich ten mecz i myślę, że ta drużyna no, zasługuje na utrzymanie. Jak z twoim zdrowiem, bo nie miałeś dzisiaj łatwego zadania, kilka razy mocno byłeś faulowany? No tak jak w każdym meczu i troszkę jestem pobijany, ale to jest warte tego utrzymania.